Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 295. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 19, wersety od 8 do 15. Prawo Pana doskonałe krzepi ducha. Świadectwo Pana niezawodne poucza prostaczka. Nakazy Pana słuszne radują serce. Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy. Bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki. Sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne. Cenniejsze niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra. Twój sługa na nie zważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki. Kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja opoko i mój Wybawicielu. W rozdziałach 38 i 39 Księgi Ezechiela prorok opisuje przyszłą bitwę Goga przeciwko Izraelowi, która zakończy się Bożą interwencją i zwycięstwem Izraela. Prorok ukazuje Bożą moc obrony swojego ludu oraz wypełnienia jego obietnic o ochronę. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal i prorokuj przeciwko niemu. I mów, tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw Tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę Cię i włożę kółka w Twoje szczęki i wyprowadzę Ciebie i całe Twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarcze i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały. Będziecie na moje usługi. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest pośród wielu narodów, na góry Izraela długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem, spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj. Będziesz tam ty i całe twoje wojsko i rozliczne narody z tobą. Tak mówi Pan Bóg. Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz, wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi. Pociągnę przeciwko ludziom spokojnym, gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasów i bram, by plądrować i łupić. By rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić. Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu? Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga. Tak mówi Pan Bóg. Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby z najdalszej północy? Ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to,
by poznały mnie pogańskie ludy, gdy na Twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świetność przed ich oczami. Tak mówi Pan Bóg. Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich. Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela, wyrocznia Pana Boga, gniew mój we mnie zapłonie. I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu mówię to. Zaiste w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. Przede mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. I powołam przeciwko niemu wszelki strach, wyrocznia Pana Boga. Miecz każdego zwróci się przeciwko bratu i wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grat jakby kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okaże się wielkim i świetnym, tak ukaże się oczom wielu narodów. Wtedy poznają, że ja jestem Pan. Ty zaś, Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów. Tak mówi Pan Bóg. Oto obracam się przeciwko Tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Wywiodę Cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i wprowadzę Cię na góry Izraela. Złamię Ci łuk w lewej ręce, a wytrącę strzały z prawej. Na górach Izraela padniesz Ty i wszystkie Twoje zastępy, i ludy, które są z Tobą. Drapieżnym ptakom wszelkiego rodzaju oraz dzikim zwierzętom polnym oddam cię na żer. Padniesz na otwartym polu, albowiem ja tak powiedziałem, wyrocznia Pana Boga. I ześlę ogień na Magog i na żyjących bezpiecznie mieszkańców wysp, aby poznali, że ja jestem Pan. Natomiast imię moje święte ogłoszę pośród mego ludu izraelskiego. Nie pozwolę już bezcześcić świętego mojego imienia w przyszłości, aby narody pogańskie poznały, że ja jestem Pan, święty w Izraelu. Oto nadchodzi i spełnia się, wyrocznia Pana Boga. To jest dzień, o którym mówiłem. Wtedy wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, by zapalić ogień i spalić oręż, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i dzidy. Przez 7 lat palić tym będą. Nie będą musieli już oni przynosić drzewa z pola, ani wycinać w lesie, bo będzie się palić orężem. Będą oni plądrować tych, którzy ich plądrowali. Będą brali zdobycz na tych, którzy na nich brali zdobycz. Wyrocznia Pana Boga. W owym dniu wyznaczę dla Goga sławne miejsce, gdzie będzie jego grób w Izraelu. Dolinę Abarim na wschód od Morza Martwego i odgrodzę ją dla przechodzących i tu pogrzebią Goga i cały jego tłum i nadadzą jej miano Doliny Tłumu Goga. Będą ich grzebać Izraelici po to, by oczyścić kraj przez 7 miesięcy. Będzie ich grzebał cały lud kraju i wyjdzie to mu na sławę w dniu, w którym objawię moją chwałę. Wyrocznia Pana Boga. I wydzieli się ludzi, którzy będą musieli stale przechodzić kraj i grzebać tych, którzy pozostali na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić. Po upływie 7 miesięcy będą przeszukiwać. A kiedy krążyć będą po kraju, a zobaczy ktoś kość ludzką, wówczas umieści się przy tym jakiś znak, aż pogrzebią ją grabarze w Dolinie Tłumu Goga. A nazwa miasta będzie Hamona. W ten sposób oczyszczą oni kraj, a ty, Synu Człowieczy, mówi Pan Bóg, mów do ptaków wszelkiego rodzaju, do wszystkich dzikich zwierząt. Zbierzcie się i przyjdźcie tu, zgromadźcie się ze wszystkich stron nad moją ofiarą, którą chcę wam zgotować, wielką ofiarą na górach Izraela. Jedzcie ciało i pijcie krew. Ciało bohaterów jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie piły. Wszystkie barany, jagnięta, kozły, cielce, bydło tuczne z Baszanu.
i spożywać będziecie tłuszcz do sytości i krew będziecie pić, aż będziecie pijane od mojej ofiary, którą wam przygotuję. Przy stole moim nasycicie się rumakiem i jeźdźcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem, wyrocznia Pana Boga. W ten sposób znów okażę moją chwałę wśród narodów pogańskich i wszystkie narody pogańskie ujrzą mój sąd, który sprawuję, oraz rękę moją, którą na nie kładę. I pozna dom Izraela, że ja jestem Pan, ich Bóg, odtąd i na zawsze. Ludy pogańskie zrozumieją jednak, że Izraelici z powodu swego przewinienia musieli pójść na wygnanie, ponieważ odpadli ode mnie, tak że oblicze moje ukryłem przed nimi i podałem ich w moc ich nieprzyjaciół i padli oni wszyscy od miecza. Postąpiłem z nimi według ich nieczystości i ich grzechów. Oblicze moje ukryłem przed nimi. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela. I zatroszczę się o moje święte imię. I zapomną oni o swojej hańbie i o wszystkich swoich niewiernościach, których dopuścili się przeciwko mnie, gdy bezpiecznie żyć będą w swoim kraju, a nikt ich nie będzie niepokoił, gdy spośród narodów sprowadzę ich i zgromadzę ich z rąk nieprzyjaciół. I okaże się w nich świętym przed oczami wielu narodów pogańskich. I poznają, że ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy wyprowadziwszy ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich kraju i nie pozostawię tam już żadnego z nich. I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy ducha mojego wyleję na Izraelitów. Wyrocznia Pana Boga. W liście świętego Jakuba, rozdział 2, apostoł napomina wiernych, aby nie traktowali ludzi z uprzedzeniami, faworyzując bogatych kosztem ubogich, podkreślając, że wszyscy są równi przed Bogiem. Przypomina, że złamanie jednego przykazania oznacza złamanie całego prawa Bożego. W drugiej części listu Jakub podkreśla, że wiara bez uczynków jest martwa, wskazując, że autorytet wiary musi przejawiać się w konkretnych czynach miłości i miłosierdzia. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: ty usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie: stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, które wypowiedziano nad wami? Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie prawo, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. Mówcie i czyńcie tak jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?
czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość. I został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rahab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.